Dzień dobry Państwu, Witold Jabłoński, monitor szczeciński. Zapraszam na drugą część rozmowy z panem profesorem Tadeuszem Gadaczem z Krakowa. Profesorem, który kiedyś było takie powiedzenie, że profesor Tadeusz Gadacz to najlepszy uczeń księdza profesora Tischnera. Czy to jest powód do dumy dzisiaj w tym naszym świecie spauperyzowanym i atakowanym postprawdą? Po pierwsze, coraz rzadziej się przyznaję do tego, że jestem uczniem profesora Tischnera, ponieważ wielu się przyznaje do tego pokrewieństwa moich byłych kolegów. Co do poglądów i wypowiedzi ich kultury politycznej mam poważne zastrzeżenia, więc wolę raczej mówić pod własnym imieniem i nazwiskiem. No tak, natomiast minister Gowin też jest uczniem Tischnera. Właśnie. Natomiast ja staram się trzymać pewnych zasad. I to, że żyjemy w świecie postprawdy, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości, tylko trzeba by się zastanowić, co jest przyczyną postprawdy. Ja widzę właściwie dwie takie przyczyny. Po pierwsze, to jest technologia. Kiedyś, gdy ktoś chciał opublikować artykuł w gazecie, to był pewien proces, który musiał poddać się obróbce redakcyjnej, musiał poddać się także ocenie. Redaktorzy byli oceniani przez redaktora naczelnego. Ja sam, kiedy pracowałem w encyklopedii wydawnictwa naukowego PWN, myśmy mieli właściwie kilkanaście poziomów sprawdzania informacji. Kolegia redakcyjna. Tak, właśnie. A w tej chwili każdy może mieć swoją własną gazetę, może mieć bloga, może być specjalistą. Osiągnęliśmy dzięki tym mediom taki stan pandemokracji w gruncie rzeczy, prawda? Co powoduje ten ogromny chaos. Nie ma już gazet porannych, wieczornych, popołudniowych. Jest permanentny ciąg informacji i zanim zdążymy zweryfikować jakąkolwiek informację, my jesteśmy bombardowani tysiącami innych informacji i wrzutek. Także nawet nie mamy czasu na to, by je zweryfikować. I żeby pokazać radykalną różnicę między obecną sytuacją, a jeszcze właściwie latami minionymi, przypominam sobie mojej młodości kolegę, który odniósł do starego zakładu inteligatorskiego w Krakowie pracę magisterską. Taki młody człowiek, który miał raczej zabawowe nastawienie do życia, ta praca była słaba. Przyjął go stary, nobliwy pan, rodzina od pokoleń prowadziła zakład inteligatorski, wziął numer telefonu, mówię, do pana zadzwonię. I zadzwonił po kilku dniach i mówi, wie pan, ja panu tej pracy nie oprawię, ją przeczytałem, ja musiałbym narazić na szwank godność mojego zawodu. To już nie ma takich inteligatorów, nie ma tak ludzi wykształconych, przede wszystkim nie ma czasu. Natomiast druga rzecz to jest kwestia przyzwolenia na kłamstwo, prawda? Kiedyś kłamstwo było hydą, w tej chwili pękają kolejne granice moralne, znikają pewne słowa. W tej chwili jest przyzwolenie, dlatego że jeśli z kłamstwem można postąpić w ten sposób, że określić je chwytem retorycznym, oczywiście, no to jest chyba upadek wszelkich norm. No, to rodzi kolejne pytanie, mianowicie jak wychowywać następne pokolenia w sytuacji radykalnej destrukcji wartości, gdzie nie można się odwoływać do autorytetów, bo nie ma autorytetów. Nie można się odwoływać do osób, które mówią pięknie po polsku, bo jeśli mówią, to są gdzieś schowane w salach seminaryjnych na uniwersytetach, ale nie są obecne w mediach publicznych, bo się raczej ich nie zaprasza, prawda? Znika słowo przyzwoitość, o które tak bardzo walczyła moja profesorka, pani profesor Barbara Skarga. Po prostu przyzwoitość nakazuje nam się jakoś elementarnie zachowywać, nawet jeśli nie odwołujemy się, nie wiem, do klasycznej etyki cnót Arystotelesa, to przyzwoitość mi mówi, że pewnych rzeczy się nie robi, prawda, żeby zachować twarz. Już nie mówię o takim słowie, które kiedyś było ważne, dla mnie jest ważne, jak przystojność. I ono nie ma nic wspólnego z wyglądem, prawda, tylko przystojnie jest pewne rzeczy robić, a nieprzystojnie jest pewne rzeczy nie robić. Znaczy w tej sytuacji osoby, które wyznają pewien system wartości, odwołują się do pewnych wzorców zachowań, wiedzą, co przystoi, co nie przystoi. Czy te osoby powinny się angażować w życie społeczne, w życie publiczne, polityczne, czy powinny wybrać tą emigrację wewnętrzną, wyjechać na wieś, spotykać się z takimi samymi, rozmawiać? Uważam, że powinny. Ja wyrosłem z takiej szkoły właśnie, skoro wracamy do początku, czyli do profesora Tischnera, która nam wpoiła, że jest pewien etos inteligencji. Inteligencji, która umiera. Mówi się, że właściwie już nie ma inteligencji, jest klasa średnia, są specjaliści. Niemniej jednak inteligencja to pewna grupa społeczna, która powinna mieć świadomość pewnej misji społecznej, jednocześnie umiejętność myślenia krytycznego.
I w takich sytuacjach jak ta obecna w Polsce, gdzie następuje radykalna destrukcja struktury państwa, przewrót właściwie polityczny, nie może stać obok. I oczywiście też mógłbym się zapisać do Towarzystwa Ochrony Zwierząt, albo kupić sobie hygę i palić świeczki w domu i czytać książki, tak niektórzy robią, prawda? Udać się na emigrację wewnętrzną. Można też uprawiać strategię ironii. Internet pełny jest memów, odżywają dowcipy z PRL-u, które pokazują, że jednak mamy jakieś echo poprzednich czasów. Niemniej jednak w moim przekonaniu ludzie myślący, i widzę, że szczególnie aktorzy to robią, to mnie zaskakuje, prawda, że aktorzy, niektórzy dziennikarze mają odwagę publicznie, czasami ostro nazywać rzeczy po imieniu, to muszę powiedzieć, że jestem jakoś zdegustowany postawą środowiska akademickiego, tak naprawdę. Albo się angażuję po tamtej stronie, albo właśnie milczy. Milczy. I to mnie, milczenie, tak, dlatego, właśnie, że jest to przyzwolenie. I to mnie bardzo zaskakuje. To kiedyś być może będzie przyczynkiem jakichś badań społecznych czy socjologicznych, co się stało z polską klasą naukową. Prawda? Bardzo dziękuję za rozmowę.